Witam Was, kochani, nietypowo w środę. Pojechaliśmy kupić chleb i skończyło się na takich drobnych zakupkach, które kosztowały nas 64 euro. Znaczy no, śmiać mi się chce, oczywiście nie żałuję nic, wszystko fajnie, że kupiliśmy. To był taki totalny spontan. Takie spontane są czasami bardzo fajne. Przechodzimy, słuchajcie, do rachunku, nie przedłużając. Po pierwsze piwo Budweiser 6 butelek po 0,33, 4,49 kosztuje i do tego kaucja jest naliczona 48 centów. No piwo wygląda tak. Ono chyba było kiedyś, o ile dobrze pamiętam, w sprzedaży w Polsce. Także na pewno znacie Budweisera. Jest bardzo, bardzo leciutkie to piwo. Kolejna pozycja to jest 4 razy pizza, 3 razy prosciutto z szynką prosciutto, jeden raz była salami. One są po 3,99 dokładnie. Tam jest jakaś nowość po 4 coś, 4K sery, ale myśmy nie chcieli. I teraz właśnie Wam pokażę. Tutaj było ważne pytanie, chyba Violetka pytała o laktozę free. To tak, masz, widzisz, ta pizza jest laktozę free, spokojnie możesz kupować. Mleka są, tam jeszcze coś kupiłam, zaraz zobaczymy laktozę free. Natomiast tą pizzę już Wam kiedyś omawiałam, powtórzę tak króciutko, że podobno jest ręcznie wyrabiane ciasto, ręcznie formowane. Ręcznie formowana jest. Tu jest opis, co z nią można robić, w czym grzać, ile grzać i tak dalej. I tak jak Wam mówiłam, to fajna jest geneza, bo student z Uniwersytetu na Bewielu, który studiował tu u nas w mieście powiatowym, po prostu jako student go denerwowało, że nie ma smacznej pizzy na wynos, nigdzie nie może kupić. No i potem założył pizzerię. W tej chwili już jest dostępna we wszystkich sklepach tu u nas. Nie wiem, czy jest gdzie indziej w Niemczech, natomiast na początku, pamiętam, chyba w Rewe się tylko pojawiło po pół roku w innym sklepie, a teraz już praktycznie w każdym sklepie można ją kupić. I to jest Gustavo Gusto, firma się nazywa. Bardzo fajna geneza tego była. I to sobie jutro zjemy pizzę na obiady. One są jeszcze, dodam tylko, duże bardzo. Pizze 460 gramów i naprawdę są smaczne. Kupowaliśmy jeszcze takie inne, chyba doktora Oetkera to były. Natomiast zrezygnowaliśmy z tego względu, że bardzo się zepsuła ta pizza, a jest tylko chyba 1 euro tańsza niż ta. To ja wolę dodać więcej i zjeść to, co lubię, a nie jakieś coś, co muszę zjeść. Dobra, teraz tak, tiktaki mamy 2 razy 1,49 i 1 razy 1,49. No to tiktaki to tiktaki, jedne już są jedzone. Oreo 3 razy po 1,29 są. Ale mi dzisiaj ostrość ucieka, kurczę, o, jest. Jest Oreo. Teraz nawet nie uciekła ostrość. Tiktaki. Właśnie z Kyra kupiłam laktozę free. I następny będzie jogurt też laktozę free. Z Kyr jest 1,29 za 500 gramów bodajże on jest. I jogurt mamy, przepraszam, uciekło mi, jest 65 centów, też 500 gramów. I tu jest jeszcze mniej tłuszczu, laktozę fry, czyli bez laktozy. Tak, 500 gramów, to jest chyba naturalny, zwykły. Jogurt z kolei ma 3,8% tłuszcza i też jest laktozę fry. I to jest marka Edeka, zwykła, edekowa marka. To mamy.
Dużo wędlin też jest laktozy free. Teraz jak zaczęłam patrzeć, to się okazuje, że dużo bardzo jest produktów laktozy free. Ja nawet nie wiedziałam o tym. Któraś z Was mnie pytała? No jest trochę różnicy w cenie, ale to nie ma dużo. Następnie, o. I tu nie wiem, cośmy kupili. Dwa razy po 99 centów. Nie wiem, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, przepraszam Was. Kolejnie to było, znaczy coś dziecko sobie wybrało, ale ja nie wiem, co to jest. Kolejna pozycja to jest taka konserwa 2,29, śniadaniowa tak zwana. I za 2,49 słoik wziąłam taki pasztet, no taki pasztet, zobaczymy, podobno bardzo smaczny. Nie jedliśmy jeszcze. Taki jak w domu zrobiony. On jest tu, widzę, z głębokiej Bawarii. Zobaczymy, co to będzie. Jak smakowo. O. A konserwa to jest taka, jak kiedyś sporadycznie ona była w Polsce. Taki ten przysmak śniadaniowy to się nazywało. I właśnie tak bardziej z... Bardziej z sentymentu wzięłam. Z półki, ale i z sentymentu. To mamy. Kolejna pozycja to jest takie czerwone owoce. To jest taki mus z czerwonych owoców. O. 57% jest tych owoców. No a reszta, no to jest taki syrop, sok. Gdyby coś takiego. Do tych jogurtów, do tego, tych skyrów, ponieważ one są no nic nie zrobione, więc ja sobie tego dodam. To ma bardzo mało cukru. Te owoce mają bardzo mało cukru, są kwaśne. Do lodów, do czegokolwiek, do deserów. Bardzo fajne to jest. Następnie kupiliśmy dwa po 2,29 takie czekoladki do kawy. Kupowaliśmy, ale z innego sklepu. Z tego jeszcze nie kupiliśmy. Znaczy, tych caffè latte nie kupiliśmy. Tylko takie różnokolorowe, mleczne kupowaliśmy. Są bardzo smaczne. I to są dwa opakowania tego kupione. Jest 2,29 za opakowanie. Kolejna pozycja to ser feta kupiłam. I on jest tutaj bardzo drogi, bo jest 1,89, natomiast to też jest laktoza free, zobaczcie. Olympus firma. To mamy. Sześć razy puszka. Śledzia w pomidorach po 79 centów. Stoją sobie. Następna pozycja będzie no takie, dobra, słodycze po 99 centów. Potem jest 2 razy 2,99. Tu mamy, to jest Małam po 99 centów. Te Kindery są po 2,99 200 gramów. To takie cukierki są. Chocobons. Szlagzane za 65 centów. Dwa razy chleb. Ten taki ciemniejszy tym razem wzięliśmy. No. I on jest tu po pół kilograma po 69 centów, bardzo tani. Kolejne to będą o, też takie te dla dziecka. Wariaty. To mamy to. Za 1,29 bułki do hamburgerów 2 razy 79 centów. 6 sztuk jest w opakowaniu, czyli 12 kupiliśmy.
sobie chcemy zrobić hamburgery z rybkami. Tylko jeszcze nie wiem, czy z paruszkami rybnymi zrobimy, czy z typowym właśnie burgerem rybnym. Zobaczymy, może mieszane. I chleb tostowy. Jest chleb tostowy. 500 gramów za 79 centów. I to wszystko razem nas kosztowało 64,33. I odliczyć kaucję 48 centów, czyli no prawie 64 euro zapłaciliśmy. Pokażę Wam, co wczoraj kupiliśmy, bo wczoraj też wyjechaliśmy po popcorn dla dziecka, bo dzisiaj mieli film w szkole i pani im powiedziała, że mogą wziąć getrenkę, mogą wziąć popcorn, więc pojechaliśmy po popcorn. No i kiedyś mu kupowaliśmy synowi właśnie ten Monster Alarm. Bardzo dużo tego pił. To są takie małe opakowania. Zaraz wyjmę, bo kupiliśmy dwa opakowania. Właśnie, nie pomyślałam. Wyjmę. To są takie o, po 200 ml. Już wyjęłam. O. I one kosztowały około 3 euro. Teraz kosztują chyba troszeczkę drożej. 3,20 coś. To jest 10 sztuk. Czyli w sumie 2 litry są, no ale dla dziecka jest wygodne takie opakowanie ze słomką. I to jest, słuchajcie, naprawdę bardzo fajne dla dzieci, bo jest bez żadnych konserwantów, bez tych takich słodzących, bez niczego po prostu. Jest dużo owoców ma i w ogóle zobaczcie, jaki skład owocowy jest. Tam są i księżniczki, jakieś koniki, właśnie ten Monster Alarm i inne są takie, że dzieci chętnie to piją. Mimo, że to jest kwasior, umówmy się, o tu jest nawet, że 10 sztuk, to jest bardzo chętnie pite przez dzieci. Przepraszam, macham, strasznie macham. O, tu mamy skład. Co tu mamy? Cytrynowy sok 3,8, jabłkowy 3,7, czarna porzeczka 1%, zała to jest wiśnia. Wiśnia 1%, truskawka 0,4%, limetka 0,1%, naturalne aromaty są, no. I to wszystko, co jest. No i woda jest. Także widzicie, woda i cukier. Ale nie ma żadnych sztuczności, nie ma nic tam pododawanego takiego. Polecam, jeżeli macie okazję, to dla dzieci do kupowania. Ja nie mówię, że ten Monster Alarm, ale tego typu po prostu soki, no on jest może i drogi, nie wiem, czy w ogóle w Polsce jest, ale coś takiego na pewno, co przyciąga uwagę dziecka, mimo że będzie kwaśne, będzie niesmaczne może, ale jest przyciągające. Akurat nasz syn lubi ten Monster Alarm. Dziękuję kochani za uwagę, żegnam się. Środa minęła jeszcze półtora dnia, bo piątek krótki dzień, do 12 się pracuje i wochenende. Pierwszy tydzień jestem w pracy, po 5,5 tygodnia mnie nie było. Na razie pracuję. Wszyscy przychodzą, pytają się, jak było, jak się czuję, jak mi jest, a to, a tamto, no po prostu wiecie, cały tydzień będą przychodzić gadki będą się cały tydzień kleić, co tam pracować, trzeba pochodzić i porozmawiać. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, pa, pa!